Dzień dobry Państwu, witam na moim kolejnym wykładzie w Akademii Radia Wnet. Dzisiaj chciałem skupić się na kwestii przyczyn, głębokich przyczyn wybuchu I wojny światowej, bo dzisiaj w takiej narracji popularnej obowiązuje wersja, że ta wojna była jakimś przypadkiem, jakimś zbiegiem okoliczności zupełnie ze sobą niezwiązanych, które doprowadziły na początku XX wieku do takiej tragedii, jaką był wybuch i przebieg całej tej wojny. Tymczasem tego typu narracja jest mocno dziurawa i kulawa i dlatego chciałem się cofnąć w swoim wykładzie kilkadziesiąt lat przed 1914 rokiem i przedstawić Państwu możliwe głębsze przyczyny wybuchu tego konfliktu. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić pewien fakt, który często umyka w rozważaniach publicystów czy historyków, którzy zajmują się tym tematem, że był to konflikt globalny. I dlaczego był to konflikt globalny? Otóż dlatego był to konflikt globalny, że zaangażowały się w niego globalne imperia, przede wszystkim Imperium Brytyjskie, które tutaj odegrało zupełnie kluczową rolę w wybuchu tego konfliktu i dlatego, że wojna była efektem światowej ekspansji w silniejszych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, także kilku innych państw pozaeuropejskich na tereny, które nie były jeszcze zajęte bądź zagospodarowane. I ta ekspansja przebiegała w poszukiwaniu nowych ziemi, nowych zasobów. I to jest fakt podstawowy, od którego wyjdziemy. Ale nie jest to jeszcze koniec. Przede wszystkim w latach, jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, pierwszeństwo światowej gospodarce i handlu miała bezsprzecznie Wielka Brytania, czyli Wyspy Brytyjskie i całe imperium, które były głównym ośrodkiem przemysłowym, finansowym i handlowym całego świata. W centrum tego imperium był Londyn, a angielska gospodarka żyła głównie z eksportu wyrobów żelaznych i stalowych, węgla i tekstyliów. I przez pierwsze 50 lat XIX wieku wszyscy usiłowali Anglii dorównać w poziomie uprzemysłowienia, w komunikacji, w rozbudowie kolei i w obrotach handlowych. I przez długi czas mogli tylko ją naśladować i nikomu się to specjalnie nie udawało, choć oczywiście państwa europejskie takie jak Francja czy Austro-Węgry albo jednoczące się do 1871 roku Niemcy również chciały Wielkiej Brytanii dorównać. Ale po połowie XIX wieku zaczęło się to dość szybko zmieniać. Przyczyn było kilka. Przede wszystkim brytyjskie kapitały były inwestowane w dwóch miejscach, to znaczy w Niemczech, właśnie w tej jednoczącej się Rzeszy Niemieckiej, gdzie inwestowano głównie w rozbudowę przemysłu i kolei, ale to była mniejszość zainwestowanych kapitałów brytyjskich, bo rzeczywiście Anglicy bardzo mało w sumie inwestowali w Europie. Natomiast większość kapitału brytyjskiego była lokowana w obydwu Amerykach, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobywanie i zagospodarowanie coraz to nowych terytoriów przynosiło ogromne zyski. Tam też zwrot kapitałów zainwestowanych w spółki kolejowe, w przemysł, w rolnictwo był najwyższy. I dlatego banki angielskie, przede wszystkim Barings Bank, inwestowały w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ogromne pieniądze idące w miliony funtów szterlingów. I wtedy sytuacja Stanów Zjednoczonych z takiego państwa głównie rolniczego, z dość słabo rozwiniętym przemysłem eksportującego bawełnę i inne towary rolne, Stany Zjednoczone zaczęły się stawać ośrodkiem przemysłu i dlatego Anglicy bardzo chętnie inwestowali w amerykańskie obligacje kolejowe, które przynosiły największy zwrot.
Trochę podobnie sytuacja wyglądała w Ameryce Południowej, gdzie Brytyjczycy właściwie zrobili z tego całego kontynentu swoją półkolonię. Mówiono o tak zwanym nieformalnym imperium, czyli o krajach, w których kapitał brytyjski posiadał decydującą rolę polityczną i gospodarczą. O takich krajach, gdzie nie potrzeba było, aby w ich granicach stanęła stopa angielskiego żołnierza, czy były robione jakieś szczególne zabiegi polityczne. Tam sam kapitał załatwiał sprawę. Dlatego pieniądze z Londynu były inwestowane i w koleje południowoamerykańskie, i w tramwaje na przykład, albo oświetlenie miejskie w miastach południowoamerykańskich. I tutaj również z reguły uzyskiwano wysoką stopę zwrotu. I tak się to właśnie toczyło, ale około lat 70. XIX wieku zaczęło być widocznych kilka, nawet dla samych Brytyjczyków, kilka problemów, kilka takich znaków ostrzegawczych, że sytuacja się zaczyna zmieniać na ich niekorzyść. Przede wszystkim oni sami nie mieli już tej innowacyjności i wydolności do podnoszenia wzrostu gospodarczego, jak jeszcze w pierwszej połowie wieku XIX. W latach 70., 80. XIX wieku właściciele brytyjskich przedsiębiorstw przemysłowych przestali inwestować w wynalazki, przestali wprowadzać nowe metody produkcji. Tutaj na przykład najlepszym tego dowodem jest nieprzyjęcie gremialnie przez prawie cały przemysł brytyjski nowych metod produkcji stali, metody Thomasa Gilchrista, która znacznie podnosiła wydajność produkcji stali, czy też w innych przemysłach metody wytwarzania soli, sody, tak zwanej metody Solvaya. I było kilka innych tego typu innowacji, których Brytyjczycy po prostu nie przyjęli, do których się nie przystosowali, nie kupowali nawet na przykład nowych maszyn włókienniczych produkowanych już wtedy w Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu te fabryki operowały na maszynach starych i już w latach 80. XIX wieku ten cały park maszynowy był mocno przestarzały. Co więcej, drugie czy trzecie pokolenie brytyjskich przedsiębiorców, którzy zbudowali potęgę przemysłową tego kraju w latach tak zwanej rewolucji przemysłowej jeszcze w XVIII i w pierwszej połowie wieku XIX, to trzecie pokolenie nastawiło się na korzystanie z owoców pracy swoich przodków, nastawiło się na konsumpcję. Oddało zarząd fabryk profesjonalnym, opłacanym menadżerom, a sami ci ludzie zajęli się po prostu korzystaniem z uroków życia, co też dość znacznie obniżyło wydajność angielskiego przemysłu i przyczyniło się do spadku dochodu narodowego. No dlatego, że jak wiadomo, że jeżeli się własnej firmy nie dogląda, to zaczynają się tam dziać rzeczy niepożądane. I tutaj było tak samo. Ale oczywiście cały czas utrzymywała Brytyjczyków na powierzchni pozycja Londynu jako ośrodka bankowego i kapitałowego całego świata. Tylko że te problemy zaczęły się ujawniać właśnie w 1873 roku. I to jest taka kluczowa data. Rok 1873 zaznaczył się pierwszym wielkim kryzysem światowym, który w XIX wieku wystąpił, takim naprawdę wpływającym na gospodarkę całego globu. I ten kryzys się, proszę Państwa, zaczął właśnie od obligacji amerykańskich spółek kolejowych, które z Londynu inwestowano ogromne kapitały. Obrotem tymi obligacjami zajmował się m.in. bank J. Cook & Company nowojorski, który musiał ogłosić niewypłacalność. Ten bank był powiązany umowami, związkami kapitałowymi z innymi mniejszymi bankami, instytucjami finansowymi, liniami kolejowymi i tak dalej, w całych Stanach Zjednoczonych. I automatycznie upadek tego banku spowodował krach na giełdzie nowojorskiej, masowy wykup akcji. Giełda nowojorska została zamknięta na 10 dni. Kilka dni później ten kryzys się odbił w Europie, najpierw w Wiedniu,
Potem na giełdzie w Berlinie, gdzie też trwała dzika spekulacja, tylko że obligacjami związanymi z francuską reparacją wojenną po wojnie francusko-pruskiej. No i w końcu kryzys dotarł do Londynu. I tak naprawdę rozpoczęła się recesja, która trwała prawie aż do końca lat 90. XIX wieku, która się odbiła na gospodarce całego świata. I tutaj już w Londynie zauważono, że zagrożenia są poważne, ponieważ Niemcy bardzo szybko sobie z tym kryzysem poradzili i gospodarka była rosnąca i silna. Ich kraj poprzez zastosowanie doktryny ekonomisty jeszcze z pierwszej połowy stulecia Friedricha Lista zdołał się obronić przed efektami spekulacji giełdowej i dzięki zastosowaniu doktryny Lista, który uważał, że cały kraj należy najpierw zjednoczyć gospodarczo, a dopiero potem politycznie, gospodarczo, czyli przez linie komunikacyjne, linie kolejowe, kanały, drogi i dopiero potem z takiego jednego organizmu gospodarczego rzeczywiście powstała jedna Rzesza Niemiecka i Niemcy bardzo szybko sobie z tym kryzysem poradzili i niemiecki przemysł zaczął, jego produkcja zaczęła wzrastać w ogromnym tempie, w dużo, dużo wyższym niż produkcja przemysłu brytyjskiego. I proszę Państwa, tak jak jeszcze w roku 1870 popierano w Wielkiej Brytanii działania Prus, działania Bismarcka przeciwko Francji, kiedy tak naprawdę kibicowano Niemcom, którzy szli od zwycięstwa do zwycięstwa, od granicy z francuską, Francji z Rzeszą, kiedy po prostu zostało ogłoszone zjednoczenie Niemiec, to tutaj poparcie w Londynie było bardzo, bardzo wyraźne. Ale po tym kryzysie zaczęło się to zupełnie zmieniać. Musimy też sobie powiedzieć, że kilku oficerów brytyjskich poszło na ochotnika do armii francuskiej wtedy w 1870 roku jako tacy obserwatorzy, no ale oficjalnie oni dostali naganę za to, że przyłączyli się do wojsk cesarstwa francuskiego wtedy, ale później ten stosunek Wielkiej Brytanii do Niemiec ze względu na te właśnie różnice gospodarcze zaczął się bardzo gwałtownie zmieniać. Kolejną przyczyną była ekspansja na innych zupełnie kontynentach, bo w latach 70., 80. takim kąskiem do schrupania dla mocarstw, mówiąc kolokwialnie, była Afryka przede wszystkim, później południowa i wschodnia Azja, czyli Chiny i Półwysep Indochiński, a także Bliski Wschód, czyli tereny zajęte wtedy przez Imperium Osmańskie i przez Cesarstwo Persji, czyli Iran. I tutaj rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy potęgą wschodzącą, czyli Niemcami, a potęgą, która wydawało się, że jest już odchodzącą, czyli Imperium Brytyjskim. Brytyjczycy mieli nie lada kłopot do zgryzienia, choćby dlatego, że w Środkowej Azji prowadzili już rywalizację militarną i wywiadowczą z Rosją. Tak zwaną Wielką Grę, której korzenie sięgają tak naprawdę w końca XVIII wieku i początku rosyjskiej ekspansji na południe, na Daleki Wschód. I tutaj ta rywalizacja prowadzona dość bezwzględnie przez cały wiek XIX i początek wieku XX, no była głównym problemem brytyjskiego kierownictwa politycznego w Londynie, no i wywiadu działającego w Indiach. Było to tym trudniejsze, że przecież musimy pamiętać, że wtedy trzy państwa zaborcze, a więc i Cesarstwo Rosyjskie, Rzesza Niemiecka i Cesarstwo Austro-Węgierskie były połączone dość ścisłym sojuszem. Więc Wielka Brytania no nie mogła stanąć przed perspektywą konfrontacji militarnej czy jakiejś rywalizacji z tymi trzema mocarstwami, do których na przykład mogłaby dołączyć się Francja, która też rywalizowała z Wielką Brytanią w Azji i w Afryce o panowanie nad koloniami i nad nowymi zasobami, które dopiero odkrywano. Tego ta sytuacja strategiczna
zaczynała być dla Wielkiej Brytanii trochę niewygodna, a później już się zorientowano, że w razie jakiejkolwiek konfrontacji z którymkolwiek z innych mocarstw, no może się utworzyć koalicja, która po prostu doprowadzi do rozbioru Imperium Brytyjskiego co najmniej, no i do pokonania Wielkiej Brytanii na morzach i oceanach i na lądzie. I będzie to koniec potęgi tego państwa i Brytyjczycy dobrze o tym wiedzieli i zdawali sobie z tego sprawę. Oni trzymali w ręku pewne atuty oczywiście i tutaj największym był złoty funt szterling, główna waluta rozliczeniowa ówczesnego świata, oparta na zasobach złota zgromadzonych w Banku Anglii w Londynie. Pozycja Londynu jako głównego ośrodka bankowego i ubezpieczeniowego, i to drugie jest być może nawet ważniejsze, dlatego że po prostu wszyscy ubezpieczali swoje statki handlowe u Lloyda w Londynie. W przeważającej większości i była to pewna forma kontroli nad światowym handlem. A poza tym brytyjska marynarka handlowa miała ten atut, że zawsze miała ochronę Royal Navy. I to jej pomagało spokojnie prowadzić interesy. No tylko, że im bliżej było końca XIX wieku, tym bardziej okazywało się, że Niemcy i Amerykanie wchodzą na rynki światowe ze swoimi towarami. Szczególnie Niemcy zaczynają swoje towary sprzedawać w całej Europie. I to w tych sektorach, w których Wielka Brytania dotychczas była uważana za niekwestionowanego lidera, czyli w przemyśle stalowym, gdzie już na początku XX wieku okazywało się, że nawet w Wielkiej Brytanii kupuje się stal wyprodukowaną w Niemczech, zamiast używać własnej, w sprzedaży właśnie węgla czy tkanin. Brytyjczycy znów tutaj zawiedli, można powiedzieć, samych siebie, bo nie przyswoili sobie technik wytwarzania sztucznych barwników, które tak wspaniale rozwinęli Niemcy, mimo iż to brytyjscy chemicy pierwsi robili eksperymenty właśnie ze sztucznymi barwnikami, a Niemcy przy okazji rozwoju przemysłu chemicznego, właśnie barwienia tkanin, rozwinęli jeszcze przemysł farmaceutyczny. I kilka innych działów przemysłu chemicznego, znów sprzedając swoje produkty niemal na cały świat. Z kolei sytuacja zmieniła się też o tyle, że eksporterem zaczęły być Stany Zjednoczone, chronione przez bardzo rygorystyczną taryfę handlową przed przywozem towarów z innych krajów, zwłaszcza tych rozwijających przemysł. I wywożące wyroby przemysłowe, a także towary rolne, począwszy od pszenicy, a na bawełnie skończywszy. I tutaj Brytyjczycy też to zauważyli. I tak jak przez większą część XIX wieku w elicie Imperium Brytyjskiego dominowało przekonanie, że najlepszy dla Wielkiej Brytanii jest system wolnego handlu, który pozwala po prostu Londynowi sprawować pewną kontrolę nad obrotami handlowymi całego świata i w sposób wolny i niezaburzony inwestować swoje kapitały tam, gdzie to jest potrzebne. Tak pod koniec XIX wieku zaczął działać ruch na rzecz wysokiej ochronnej taryfy celnej dla Wielkiej Brytanii, no i preferencji imperialnej, czyli stworzenia z Imperium Brytyjskiego takiego quasi-autarkicznego organizmu, w którym po prostu metropolia handlowałaby z koloniami, metropolia wysyłałaby do kolonii głównie swoje wyroby przemysłowe, natomiast kolonie dostarczałyby fabrykom Wielkiej Brytanii surowców. I taki ruch właśnie pod koniec XIX wieku już zaczął działać. Dlatego właśnie Londyn musiał dążyć do rozbicia tego układu sojuszy europejskich, który po pokonaniu Francji przez Prusy doszedł do skutku w Europie. To znaczy takiego układu, w którym trzy główne mocarstwa środkowoeuropejskie, czyli Rzesza Niemiecka, Austro-Węgry i Rosja, stanowiły jeden blok. Francja była izolowana zupełnie w Europie, bo tak właśnie chciał Bismarck, a Anglia stała trochę na uboczu, raz popierając Prusy, raz inne państwa, ale generalnie kierując jakby swoje ostrze przeciwko Rosji, bo
ta rywalizacja w Azji Środkowej była, była tutaj dla Wielkiej Brytanii i Cesarstwa Rosyjskiego najważniejsza. I tak naprawdę my sobie czasem projektujemy ten okres między 1870 a 1914 rokiem jako taki spokojny okres pokojowego rozwoju Europy, taką piękną epokę, która minęła i już nie wróci. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą historię całościowo, to troszkę inny obraz nam się wyłania. Przede wszystkim wyłania nam się obraz, gdzie co jakiś czas cały kontynent jest zelektryzowany przez pogotowia wojenne i przez zapowiedzi rychłego konfliktu, które się pojawiają bardzo wcześnie po zakończeniu wojny francusko-pruskiej. Kilka lat dosłownie po 1870 roku. Na przykład taki incydent z porwaniem francuskiego komisarza granicznego Wilhelma Schnabela, to był Alzatczyk, dlatego takie niemieckie nazwisko, przez pruskich policjantów na granicy francusko-pruskiej właśnie w Alzacji. Do dziś nie ustalono tak naprawdę, czy jeszcze po stronie francuskiej, czy już po stronie pruskiej, czy on się zapuścił po prostu za granicę własnego państwa, gdzie we Francji znaleźli się politycy, przede wszystkim generał Boulanger, którzy nawoływali do zbrojnego odwetu na Niemcach za ten incydent. Już zaczynała się montować koalicja europejska przeciwko Niemcom. Ale w ostatniej chwili po prostu Niemcy załagodzili tą sytuację i wycofali się z tej rywalizacji. Było później kilka innych jeszcze takich incydentów między Francją a Niemcami. I za każdym razem ludzie sobie zadawali pytanie, bo zadawało to pytanie też prasa, czy to już ta wojna europejska ma wybuchnąć. I można powiedzieć, że ten spokój był trochę iluzoryczny. No i ta rywalizacja pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim a Wielką Brytanią w Azji Środkowej też wywoływała tego typu incydenty, bo na granicy podbitych przez Rosjan dopiero co Emiratów Chiwy i Buchary i Afganistanu, brytyjskich Indii, co jakiś czas również wybuchały incydenty graniczne związany z wkraczaniem w strefę wpływów drugiego po prostu partnera w tym konflikcie. W latach 80. XIX wieku jeszcze, w 1885 roku wybuchł taki konflikt, ponieważ Rosjanie zajęli oazę leżącą już bardzo blisko brytyjskiej strefy wpływów, blisko granicy Afganistanu. I Brytyjczycy spodziewali się już marszu armii rosyjskiej na Kabul. Nastąpiła mobilizacja południowo-wschodnich okręgów wojskowych Imperium Rosyjskiego i mobilizacja z drugiej strony Royal Navy, ściąganie tych okrętów wojennych do baz i mobilizacja armii indyjskiej. I rzeczywiście, gdyby nie postawa obydwu stron konfliktu, które w pewnym momencie odstąpiły od forsowania tych swoich racji i po prostu Rosjanie się z tej oazy wycofali, to najprawdopodobniej do konfliktu rosyjsko-angielskiego by wtedy doszło. I to do takiego, w którym do koalicji z Caratem by się przyłączyły inne państwa, na przykład Niemcy albo Francja, które chciałyby... 1885. I te 40-lecie przed I wojną światową po prostu obfitowało w takie incydenty. Było ich dużo i nie jest tak, że ta wojna spadła na ludzi troszkę jak taka niespodziewana katastrofa, jak grom z jasnego nieba, tylko rzeczywiście do tej wojny przez lata się przygotowywano, tylko po prostu nie do końca wiedziano, w jakiej koalicji ten konflikt ma wybuchnąć. A że im bliżej do pierwszego dziesięciolecia wieku XX, tym ta rywalizacja o kolonie, o terytoria zamorskie, o zasoby tam się znajdujące była coraz bardziej zacięta, tym bardziej zaczęto montować coraz to nowe koalicje i przygotowywać się do zbrojnego konfliktu na ogromną skalę. I tak już na początku, pod sam koniec wieku XIX, wybucha konflikt w Afryce Południowej, o
którym też napisałem w książce, kiedy Brytyjczycy idą już na całość, ponieważ obawiają się, że w związku z odkryciem złóż diamentów i złota na terenie Transwalu i Oranii, po prostu wejdą do tych republik ze swoim kapitałem i specjalistami Niemcy, którzy już i tak właśnie rozwijali swoją działalność kolonizacyjną na terenie dzisiejszej Namibii, czyli z drugiej strony tej właśnie części południowej Afryki. Bardzo się Brytyjczycy obawiali, że tutaj Niemcy ich ubiegną i im się nie uda zagarnąć po prostu złóż położonych w burskich republikach, no i nie uda im się zjednoczyć tej części wschodniej Afryki takim pasem przebiegającym od Kapsztadu do Kairu. I tak w Afryce Środkowej i Wschodniej tutaj na ich drodze znów stanęli Niemcy, zagarniając terytorium dzisiejszej Tanzanii. I wtedy właśnie wybuchła wojna burska, która była spowodowana kilkoma brytyjskimi prowokacjami wobec republiki zarządzanej przez prezydenta Krygera, o czym również w książce napisałem kilka słów, już to mówiłem. Tutaj główną rolę odegrali oczywiście Cecil Rhodes i Lord Alfred Milner, tutaj, no i również po części Katarzyna Radziwiłłowa, która w pewnym momencie w cały ten polityczny układ się zaangażowała. Rzeczywiście Brytyjczykom udało się te republiki po kilku latach wojny opanować, włączyć się do swojego imperium i eksploatować tamtejsze kopalnie złota i diamentów. Natomiast zaostrzyły się znacznie przez to stosunki z Rzeszą Niemiecką, choćby dlatego, że werbalnie cesarz Wilhelm II poparł politykę Burów, pogratulował prezydentowi Krygerowi udaremnienia prowokacji, którą był Wright Jamesona w 1897 roku, na przełomie właśnie, bo to się działo na przełomie lat 1897-98. No i tu w Wielkiej Brytanii wybuchł pierwszy taki przejaw antyniemieckiego niezadowolenia. Tak jak dotychczas te stosunki niemiecko-angielskie były dość poprawne, a nawet dobre, choćby ze względu na to, że rodziny panujące w obydwu krajach były dość mocno ze sobą spokrewnione, tak w tym czasie po depeszy Wilhelma do Krygera po prostu zaczęto rozbijać sklepy niemieckie w Londynie, zaczęły się napady na tych Niemców, stłumiono to jakoś, bo oczywiście poważne państwo nie może sobie pozwolić na prowadzenie polityki na tym poziomie. Natomiast było już zauważalne, że rysuje się jakiś przyszły konflikt. I tutaj myślę, że mogło być tak, że jeszcze do pewnego czasu Brytyjczycy wybierali, czy pójdą z Niemcami przeciwko Rosji, czy też raczej odwrotnie, z Rosją przeciwko Niemcom, ponieważ jeszcze do 1907 roku dyplomacja w Londynie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych sondowało Berlin na okoliczność zawarcia sojuszu kilkukrotnie. Czyli były po prostu przymiarki do tego, żeby skonstruować koalicję z Niemcami razem. No ale kiedy okazało się to niemożliwe, bo no Niemcy również się dość dobrze orientowali w tej sytuacji i wiedzieli, że jakiś konflikt nastąpi i chcieli po prostu podjąć rękawice. Widocznie ten sojusz z Wielką Brytanią w tym momencie im nie odpowiadał. No i Londyn musiał się teraz nastawić na sojusz z dawnymi przeciwnikami. Z takimi przeciwnikami, u których po prostu koncepcja sojuszu z Wielką Brytanią jako wrogiem budziła ogromną niechęć nie tylko w elitach, ale i w całym społeczeństwie. I tymi dwoma państwami okazały się być Rosja i Francja. Najcięższa sprawa była tak naprawdę z Rosją, bo tutaj, jak mówiłem, był zadawniony konflikt o Azję Środkową, o strefy wpływów w Azji. Poza tym na początku XX wieku wraz z budową kolei transsyberyjskiej no było już wiadomo, że Rosjanie zaczną ekspandować również na Dalekim Wschodzie, na południe, w kierunku Mandżurii i Chin. Ale jako potencjalny sojusznik w wojnie przeciwko Niemcom, oni byli
po prostu dla Wielkiej Brytanii mieli znaczenie strategiczne. I jak to przebiegło? Tak naprawdę początkiem całego problemu było powstanie bokserów w Chinach. Kiedy wyczerpane ekonomicznie i słabe militarnie Chiny zostały upokorzone przez wszystkie mocarstwa zachodnie, dosłownie wszystkie, łącznie z Japonią i Stanami Zjednoczonymi, bo ta interwencja w 1901 roku była naprawdę międzynarodowa. Tam brali w niej udział Brytyjczycy, Amerykanie, Francuzi, Rosjanie, wojska Austro-Węgier, Niemiec i tak dalej, i oczywiście w skład interwencyjnych wojsk rosyjskich wchodzili oficerowie pochodzenia polskiego. Kilku zostało potem na przykład zamordowanych w Katyniu czy Ostaszkowie. Pozostawili po sobie pewne wspomnienia. Natomiast największą korzyść z tej interwencji odniosła Rosja, która mogła już otwarcie ekspandować w stronę Mandżurii, zajmować nowe tereny, posuwać się na południe i budować kolej mandżurską, która miała system komunikacyjny Cesarstwa Rosyjskiego połączyć z tymi nowo eksploatowanymi ziemiami. Oczywiście ta eksploatacja była rabunkowa, ona wywoływała sprzeciw Chińczyków i Japończyków, którzy też mieli ochotę te ziemie zagarnąć i te właśnie zasoby mandżurskie, przede wszystkim drewno i węgiel kamienny i rudy metali. I tutaj zarysowała się perspektywa konfliktu rosyjsko-japońskiego. Japonia była już dość dobrze rozwinięta gospodarczo, wprowadzała od lat 60. XIX wieku program rozbudowy ekonomicznej i unowocześniania armii na wzór europejski, w tym pomagali Amerykanie, pomagali Francuzi i pomagali też Brytyjczycy, bo kadeci japońskiej marynarki wojennej po prostu byli wysyłani do Londynu, gdzie szkolili się na okrętach wojennych Royal Navy. Dlatego właśnie przed samą wojną rosyjsko-japońską, kiedy ten konflikt się zaostrzał, postanowili Brytyjczycy wesprzeć finansowo Japonię i udzielić jej kredytów na rozbudowę floty, a nawet w swoich stoczniach zbudować część japońskich pancerników. I tak rzeczywiście się stało. Część tej floty wojennej Japończycy zbudowali u siebie, ale też znaczącą część zbudowano w stoczniach angielskich i francuskich. Co więcej, w tą wojnę finansowo zaangażował się zupełnie nowy czynnik, czyli finansjera amerykańska. Bankier nowojorski Jacob Schiff, który ze względu na swoje żydowskie pochodzenie i stosunek caratu do ludności żydowskiej na terenie strefy osiedlenia i poza nią, po prostu dynastii Romanowów i caratu nienawidził i z powodów ideologicznych zainwestował spore pieniądze w japońską flotę i flotę wojenną i w japońską armię przed samą wojną i w jej trakcie. Dostał potem zresztą za to jedno z najwyższych odznaczeń Cesarstwa Japonii, za tą pomoc finansową. I właśnie dzięki tym kapitałom Japończycy, o których mówiono, że niemożliwe jest, żeby takie małe, dopiero rozwijające się państwo wygrało z takim kolosem jak Rosja, właśnie dzięki temu Japończycy wyposażeni w najnowsze uzbrojenie mogli najpierw pod Port Arthur i Mukdenem, a potem pod Tsushimą unicestwić armię i flotę rosyjską. Tak, że zachwiała się cała struktura państwa. I wtedy wybuchła rewolucja 1905 roku, znana nam skądinąd, bo też na ziemiach polskich ona się dość mocno zaznaczyła. W tym momencie Rosja była zdana na zupełnie na łaskę mocarstw zachodnich, tego, że musiała jakoś odbudować swoją armię i flotę, której nie było, bo flota pacyficzna została całkowicie rozbita, flota bałtycka pod Tsushimą również, flota czarnomorska, to był ułamek tego, czym wcześniej dysponowała Rosja. Straty wojenne i zadłużenie było ogromne, dlatego
Brytyjczycy postanowili w tym momencie wyciągnąć rękę do Rosjan. Jest taki znany incydent, kiedy przepływająca właśnie eskadra bałtycka w pobliżu Wielkiej Brytanii zbombardowała omyłkowo angielskie statki rybackie w rejonie kanału La Manche, biorąc je za jakieś łodzie torpedowe bądź szpiegowskie japońskie. I ten incydent był bardzo komentowany w prasie europejskiej. Uważano, że on może doprowadzić nawet do jakiegoś nowego konfliktu Rosji z Wielką Brytanią. Ale co charakterystyczne, w tym wypadku Brytyjczycy bardzo szybko wszystkie protesty i akty przemocy wobec Rosjan, które też miały miejsce, wyciszyli. Bardzo szybko doszli do porozumienia z Petersburgiem i po stłumieniu rewolucji 1905 roku zaczęli robić ruchy w kierunku cara Mikołaja II, w kierunku dyplomacji rosyjskiej, aby zawrzeć jakiś rodzaj układu. I rzeczywiście tak się stało. Kilka lat później na jachcie na wybrzeżu dzisiejszej Estonii, w Rewlu, doszło do podpisania tajnego układu brytyjsko-rosyjskiego o wzajemnej pomocy wojskowej, nieformalnego jeszcze i takiego, którego nie podawano do wiadomości powszechnej, ale ten układ pociągnął za sobą przede wszystkim napływ kapitałów dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i dla hutnictwa. Fabryki zbrojeniowe i stocznie rosyjskie, kapitał angielski i francuski zaczął znowu inwestować miliony funtów. Zaczął się program rozbudowy zbrojeni, przede wszystkim odbudowy floty rosyjskiej. I to wszystko dzięki kapitałom z Londynu i Paryża. No i w tym czasie zaczęła się zacieśniać też współpraca brytyjsko-francuska. Mimo że były różne incydenty, tak jak na przykład incydent w Faszodzie, który oczywiście też dość szybko wygaszono, i sprawa z Francuzami nie była też zbyt łatwa, bo tam w elicie Republiki Francuskiej były różne koterie, jedne dążyły do pojednania z Niemcami, do wygaszenia wzajemnych różnic i jakiejś współpracy. To były po prostu takie koterie antybrytyjskie. No i byli też ludzie, którzy, tak zwani rewanżyści w elicie francuskiej, którzy dążyli do rewanżu właśnie za tą klęskę z 1870 roku za wszelką cenę. Do odzyskania Alzacji i Lotaryngii, do zwolnienia ekspansji kolonialnej. Oni mówili, że właśnie jakieś tam kolonie w Afryce nie powinny nam tutaj odwracać oczu od błękitnej linii Wogezów, czyli od celu, jakim było odzyskanie Alzacji i Lotaryngii. A co ciekawe, tutaj byłaby nawet pewna konkretna gospodarcza podstawa do porozumienia niemiecko-francusko-belgijskiego jeszcze do tego, ponieważ po jednej stronie granicy leżała większość rud żelaza, a po drugiej większość złóż węgla kamiennego i przemysł stalowy, przepraszam, po obydwu stronach granicy był od siebie w pewien sposób współzależny. I tutaj właśnie podstawa do pewnego porozumienia by była, no ale ostatecznie wygrali rewanżyści, którzy dążyli do zwarcia z Niemcami i do zwolnienia ekspansji kolonialnej, co było bardzo na rękę Wielkiej Brytanii. I tutaj już na początku XX wieku, po wojnie rosyjsko-japońskiej, zaczęła się zarysowywać jakaś perspektywa przyszłego układu sojuszy. To znaczy, na pewno pogorszyły się jeszcze pod koniec wieku XIX stosunki rosyjsko-niemieckie. Potem Anglicy zaczęli przyciągać do siebie Francję. Jeszcze podczas pierwszej wizyty Edwarda VII w Paryżu rzucano na niego epitety typu morderca burów i tak dalej. Anglicy nie mieli w ogóle zbyt dobrej prasy we Francji ze względu na
sprawę kanału Sueskiego przede wszystkim, ale już później politycy Republiki Francuskiej zaczęli, zwłaszcza Cambon i Clemenceau, zaczęli dążyć do zacieśnienia kontaktów wojskowych i politycznych z Wielką Brytanią, a z drugiej strony zarysowywał się sojusz Austro-Węgier i Niemiec, dlatego że Niemcy, niemiecki przemysł, jako teren swojej ekspansji wybrali nie tylko pewne części Afryki, ale także Bliski Wschód, czyli Imperium Tureckie, kraj, który na początku XX wieku był uważany za kraj upadły, za chorego człowieka Europy, państwo całkowicie zależne od zachodnich kapitałów i kontroli finansowej. To też musimy sobie uświadomić, że Bank Otomański w Stambule był całkowicie zarządzany przez francuskich i angielskich bankierów, tutaj wysyłanych czy z Londynu, czy z Paryża. Taka ciekawostka, jednym z jego głównych gubernatorów był Lord Edgard Vincent de Abernon, nam znany z innego epizodu. On się właśnie przed I wojną światową zajmował między innymi zarządem Bankiem Otomańskim. I tutaj zarówno sułtani, ostatni sułtani reformatorzy, jak i ruch młodoturecki, Stowarzyszenie Jedność i Postęp, we współpracy z Niemcami widziały sposób na wydźwignięcie Imperium Osmańskiego z tego koszmarnego położenia państwa zadłużonego i zupełnie zależnego od obcych potęg. I było to też na rękę Niemcom, ponieważ Niemcy szukały rynków zbytu dla swojego przemysłu, ale szukały także surowców, które posiadało Imperium Osmańskie, i to w dużej ilości. Dlatego już w latach 70. właśnie powstał projekt kolei Berlin-Bagdad, przedstawiony Bismarckowi, który na początku nie wykazał większego zainteresowania. Wszyscy byli zajęci konsumowaniem zdobyczy wojennej, reparacji wojennych po wojnie francusko-pruskiej i rozwijaniem gospodarki na miejscu, ale już w latach 80., 90. zaczęto ten projekt wprowadzać w życie. I on był ważny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ta linia kolejowa musi przebiegać przez Austro-Węgry i Bałkany, które w tym momencie stają się naprawdę bardzo ważnym strategicznie regionem. I tutaj wiąże Austro-Węgry z Niemcami w sojuszu. Potem, dlatego że ta linia, którą my nazywamy linią Berlin-Bagdad, miała być w sumie tak naprawdę trochę dłuższa. Ona miała przebiegać z Hamburga, a więc głównego niemieckiego portu oceanicznego, który łączył Rzeszę Niemiecką z Ameryką. Hamburg to był taki port, z którego większość emigrantów z Europy Środkowej i w ogóle z większości Europy wypływała do Stanów Zjednoczonych, gdzie miały siedzibę największe niemieckie linie żeglugowe. I miała przez Niemcy, Austro-Węgry, Bałkany, Azję Mniejszą i Bagdad ta linia łączyć się z Basrą, czyli z portem u ujścia Tygrysu i Eufratu do Zatoki Perskiej, z wyjściem na Ocean Indyjski. Więc tutaj możemy zobaczyć, jak ważnie strategicznie byłaby taka linia kolejowa, gdyby powstała. Ona by łączyła tak naprawdę Amerykę przez Hamburg z Bliskim Wschodem i jeszcze dalej z Afryką Wschodnią, z Dalekim Wschodem poprzez Zatokę Perską i Ocean Indyjski. I dlatego ta linia stanowiła tak ogromne, śmiertelne wręcz zagrożenie dla Imperium Brytyjskiego. No bo okazałoby się, że towary można transportować przez koleją przez pół świata, że nie trzeba wcale korzystać z kanału Sueskiego, a przynajmniej nie w każdym przypadku. No i dla towarów niemieckich i w perspektywie być może także amerykańskich otworzyłoby to zupełnie nowe rynki zbytu. I tutaj już myślę, że kiedy Brytyjczycy zorientowali się, co się święci, uświadomili sobie, że mają nóż na gardle i muszą zrobić wszystko, aby potęgę gospodarczą Niemiec po prostu zniszczyć i doprowadzić do tego, żeby ta linia nigdy nie została wybudowana. Bo zobaczmy, no, te projekty linii kolejowych, szlaków komunikacyjnych na początku XX wieku, to są projekty, których zasięg oddziaływania jest globalny
i które są instrumentem panowania nad zasobami i nad ogromnymi terytoriami. Linia kolejowa transsyberyjska, która łączyła z centrum państwa rosyjskiego z Dalekim Wschodem, która była kluczowa dla ekspansji gdzieś w Mandżurii i Korei. Potem planowana przez Anglików linia Kapsztat-Kair, która miała łączyć po prostu Afrykę południkowo i tutaj scalać Imperium Brytyjskie. Już oczywiście linie kolejowe w Indiach, dawno już wtedy zbudowane, ale takie, które też miały ogromne znaczenie gospodarcze. Czy kanały, kanał Suezki i kanał Panamski otwarty właśnie za chwilę przed wybuchem I wojny światowej. Dlatego właśnie sytuacja zaczęła się zaostrzać, bo po podziale Afryki już pomiędzy mocarstwa europejskie, głównie Wielką Brytanię, Francję i Niemcy, już zbyt wiele do podziału nie było. Po stłumieniu powstania bokserów w Chinach kraj został podzielony na strefy wpływów mocarstw europejskich i Stanów Zjednoczonych, co Stanom Zjednoczonym nie do końca się podobało, bo one też tutaj perspektywicznie uważały Chiny za jakieś terytorium swojej ekspansji gospodarczej. No i czas zaczął, proszę Państwa, biec, można powiedzieć, bardzo szybko. Dlatego, że w związku z, nieprzypadkowo wspomniałem o tym Hamburgu. W Hamburgu, tak jak mówiłem, swoją siedzibę miały największe niemieckie linie żeglugowe. Przede wszystkim firma Hapag-Lloyd, która zajmowała się głównie transportem pasażerów i towarów na szlakach pomiędzy Europą a portami amerykańskimi. A z drugiej strony w Ameryce działali tacy finansiści jak John Pierpont Morgan starszy, który przed I wojną światową, jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, utworzył ogromne amerykańsko-niemieckie konsorcjum żeglugowe International Mercantile Marine. To konsorcjum żeglugowe, które właśnie miało w swoim ręku kilka linii niemieckich, amerykańskich i brytyjskich linii żeglugowych i które miało szansę zdominować przewóz ludzi i towarów przynajmniej na północnym Atlantyku, a w perspektywie być może także w skali globalnej. I to bardzo, bardzo nie podobało się Brytyjczykom, przede wszystkim dlatego, że część linii została przez ten koncern wciągnięta. I tutaj Brytyjczycy odczuli to bardzo, kiedy White Star Line, wchodząca w skład właśnie koncernu Morgana, zaczęła budować linię transatlantyków Olympic, a oni wspomagali z całej siły pożyczkami, kapitałem państwowym swojego narodowego przewoźnika, czyli Cunard Line. I tutaj ta konkurencja była bardzo zaostrzona. I wtedy właśnie w 1912 roku dochodzi do tej tragedii, do tej katastrofy, jaką jest zatonięcie transatlantyka Titanic w kwietniu 1912 roku na wodach północnego Atlantyku po uderzeniu w górę lodową. No, rzecz, która oczywiście nam się wydaje legendarna, sfilmowana przez wielu filmowców, opisana setki razy. Mnóstwo teorii spiskowych na ten temat krąży, ale tu Państwa zaskoczę i ja nie będę ich eksploatował, bo w książce podszedłem do problemu od zupełnie innej strony. No proszę zobaczyć. W ostatnim dziesięcioleciu swojego życia Morgan, który jest największym magnatem finansowym na amerykańskim rynku, który trzyma w swojej ręce większość spółek kolejowych, przemysł wydobywczy, przemysł stalowy, czyli wszystkie najważniejsze strategiczne gałęzie przemysłu amerykańskiego, jest też człowiekiem poddawanym ogromnym naciskom. Kiedy następuje kryzys finansowy na giełdzie nowojorskiej w roku 1907, on oczywiście musi ratować sytuację na prośbę władz w Waszyngtonie. Z drugiej strony usiłują go skaptować i Brytyjczycy, i Niemcy.
Cesarz Wilhelm II zaprasza go do Niemiec na swój jacht. Są różne zabiegi po to, żeby po prostu Morgana mieć po swojej stronie. No i wtedy wybucha skandal z Titanikiem, bo rzeczywiście był to skandal, choćby dlatego, że okazało się, że nie wzięto odpowiedniej ilości szalup, żeby wszystkich pasażerów uratować, że szwankowała komunikacja. I niezależnie od tego, jak się będziemy wgłębiać w tą sprawę, czy po czyjej stronie była największa część winy, to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tą sprawę wykorzystano do tego, żeby Morgana spróbować osłabić albo wręcz zniszczyć. I on został poddany serii upokarzających przesłuchań przed Senatem Amerykańskim. No i mimo tego swojego wpływu finansowego, tego posiadanego ogromnego kapitału, no nie wytrzymał tego nerwowo i zdrowotnie. W 1913 roku Morgan wyjeżdża na wakacje i rekonwalescencję do Egiptu razem z całą swoją rodziną i tam zapada na poważną chorobę. Jest leczony przez lekarzy miejscowych egipskich, którzy uważają, że go podleczyli. No i cała rodzina wtedy płynie sobie do Włoch i we Włoszech nagle Morgan umiera. Co jest efektem? Efektem jest to, że koncern International Mercantile Marine w ogóle nie odzyskuje już potem żadnych wpływów. Ten projekt skupienia w jednym ręku wszystkich najważniejszych linii żeglugowych świata nie dochodzi do skutku. Ten koncern po prostu później musi być wspomagany przez państwo, no i w latach 60-tych, 70-tych gdzieś tak na przełomie on został rozwiązany po prostu i z takiego giganta tak naprawdę niewiele zostało. I nie udaje się Niemcom skaptować Morgana. On umiera, a jego syn John Pierpont Morgan młodszy już skłania się w innym kierunku i w czasie I wojny światowej już w jej pełnym toku zarządzany przez niego kapitał, te spółki posiadające fabryki zbrojeniowe, stalownie zaczynają po prostu wspierać wysiłek wojenny Antanty. Taki był efekt tej afery. Niezależnie od tego, jak będziemy te wszystkie szczegóły związane z zatonięciem Titanica interpretować, to ta afera została wykorzystana do tego, żeby po prostu uniemożliwić koncernowi Morgana i temu związkowi niemiecko-amerykańskiemu spółek zawładnięcie nad komunikacją na północnym Atlantyku. Tutaj po prostu już znowu zarysował się kształt koalicji, w której w końcu w 1917 roku oficjalnie Stany Zjednoczone stanęły po stronie Antanty, a wcześniej, choć były one formalnie neutralne, to tak naprawdę były państwem wojującym, choć wojującym gospodarczo, bo zaopatrzenie wojsk walczących na frontach I wojny światowej przez cały czas tak naprawdę zależało od dostaw towarów przemysłowych i produktów rolnych ze Stanów Zjednoczonych. I dlatego też właśnie ta koalicja, która miała w swoim składzie pod sam koniec wojny Wielką Brytanię, Francję, Rosję, która potem oczywiście z wojny wyszła, bo podpisała traktat brzeski, i później Stany Zjednoczone, tak właśnie ta koalicja wyglądała. No ale tak jak mówię, mogło być zupełnie inaczej. Przez 40 z górą lat przed I wojną światową formowały się różne układy, które zupełnie inaczej mogłyby po prostu zdeterminować przebieg tej wojny. I co jest z tym jeszcze ważne? Przed I wojną światową mamy do czynienia z bardzo intensywną działalnością wywiadowczą praktycznie ze wszystkich stron. Wszystkie państwa rozwijają coś, co się nazywa pierwszym nowoczesnym wywiadem, czyli takim, który wykorzystuje wszelkie dostępne środki. Nie chodzi mi o to, że wcześniej tego nie było, ale po prostu, bo wywiad był tak naprawdę od samego początku istnienia organizmów państwowych, ale tutaj już zaczyna się na tą działalność wszędzie, i w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, i w Rosji, w Stanach Zjednoczonych przeznaczać ogromne środki, idące właśnie miliony dolarów czy miliony funtów. Wykorzystuje się wszelkie najnowocześniejsze wtedy dostępne środki techniczne, łącznie z podsłuchem i filmowaniem. Rozbudowuje sieci agentów i informatorów, którym przecież trzeba również płacić.
I tak powstaje siatka oplątująca tak naprawdę cały świat. Tutaj charakterystyczne postacie ówczesnej wojny wywiadów, czyli które dają wiele do myślenia, to znaczy ze strony brytyjskiej na przykład superintendent William Melville, pierwszy tak naprawdę szef wywiadu brytyjskiego w XX wieku, szef tego, co później stanie się MI5 i MI6. Na początku szef ochrony królowej Wiktorii, irlandzki katolik. To jest dość symptomatyczne, że już pod koniec XIX wieku Brytyjczycy powierzyli ochronę królowi irlandzkiemu katolikowi. Jest to bardzo symptomatyczne. Człowiek, który był oficerem prowadzącym Sidneya Reilly'ego, który przed I wojną światową działał od Europy po Amerykę, od Rosji po Daleki Wschód, który był obecny w bardzo wielu ważnych momentach, począwszy od oblężenia Port Arthur, gdzie pełnił zadania wywiadowcze zarówno dla Wielkiej Brytanii, dla Japonii przed tym oblężeniem, jak i przyczynił się do zagarnięcia złóż ropy naftowej w Iranie przez Londyn, przez kapitał brytyjski. No i był w Rosji przed samym wybuchem I wojny światowej, gdzie też prowadził działalność wywiadowczą. I my wielu imion i nazwisk tych agentów oczywiście nie znamy, bo archiwa nie były też pod tym kątem tak dobrze zbadane. Zapewne jeszcze w toku badań historycznych za kilka lat kilka tych nazwisk wypłynie. Natomiast już dzisiaj wiemy, że najintensywniejszą działalność wywiadowczą prowadziły wywiady Rosji, Austro-Węgier i Wielkiej Brytanii. Niemcy oczywiście mieli rozbudowany wywiad, ale na wschód właśnie, w kierunku Rosji. Natomiast słabością wywiadu niemieckiego była słaba rozbudowa w kierunku zachodnim. To znaczy kontrwywiad działał, bo stale w pobliżu niemieckich baz morskich, stoczni łapano jakichś brytyjskich szpiegów. Czasy były takie, że no, nie była to wojna, nie rozstrzeliwano ich, ale skazywano ich na jakieś kary więzienia albo wręcz odsyłano do Londynu w ramach jakiejś wymiany. Przypadków było sporo, no ale właśnie niestety Niemcy, spodziewając się, że uderzenie spadnie na nich z tej strony, nie rozbudowali tego wywiadu tak jak Brytyjczycy swoją działalność agenturalną przeciwko nim. I to nie jest tak, jak popularne wytwarzane dzisiaj, no, wcześniej już, nawet przed I wojną światową, informacje, książki, artykuły prasowe na temat setek niemieckich szpiegów gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Nie jest tak, jak no, te media przedstawiają. Natomiast dużo większa była działalność agenturalna przeciwko Niemcom właśnie. No i o tych książkach jeszcze na koniec chciałem powiedzieć i gazetach. Proszę Państwa, od 1870 roku coś ciekawego dzieje się w literaturze światowej. My oczywiście mamy w pamięci wielkie nazwiska, ale czasem warto popatrzeć, co jest na przysłowiowym dworcowym kiosku, na stoisku z książkami. I to od 1870 roku, począwszy właśnie od Wielkiej Brytanii, potem Niemiec, Stanów Zjednoczonych, zaczynają wychodzić bardzo ciekawe książki dotyczące tego, jak będzie wyglądała przyszła wojna. Temat zaczyna być modny, zaczynają go Anglicy. Od opisów przyszłej inwazji na Wielką Brytanię, czy to ze strony Rosji, czy Francji, czy Niemiec, gdzie po prostu jakby większość czytelników traktowała to jako czystą fantastykę. No, były te alarmy wojenne, ale ogólnie rzecz biorąc panował pokój, no tak w świadomości przeciętnego człowieka z ulicy. No i traktowano te wzmianki jako taką dobrą rozrywkę. No ale czy to była do końca rozrywka? Tych książek zaczyna pojawiać się coraz więcej, im bliżej właśnie pierwszego dziesięciolecia XX wieku. I to już nie tylko, w języku angielskim, ale i po niemiecku, w językach skandynawskich. Potem nawet po rosyjsku i potem nawet w Stanach Zjednoczonych. Wydawałoby się dość daleko od tych zagadnień polityki europejskiej. Zaczynają się pojawiać naprawdę rzeczy przedziwne, takie jak książki kapitana Emila Drianta, Francuza,
Tutaj, co ważne, żeby zapamiętać sobie, że to był zięć generała Boulangera, kapitan Driant, który już na początku XX wieku napisał książkę, w której opisywał przyszłą inwazję mieszkańców Afryki, wiedzionych właśnie tak przez takiego fanatycznego islamskiego kalifa na Europę przez wybrzeża śródziemnomorskie Europy. Czyli można powiedzieć temat na czasie trochę, a on to już opisywał na przełomie XIX i XX wieku, jako coś, co nastąpi. Proszę Państwa, we wszystkich tych, Driant zginął potem pod Verdunem w czasie I wojny światowej właśnie. We wszystkich tych książkach mamy opisy walk, i to są walki pozycyjne często, użycia nowych broni, gazów bojowych, broni maszynowej, bombardowań lotniczych, wszystkiego tego, co rzeczywiście przyszło, co rzeczywiście ludzie w XX wieku musieli przeżyć. I to wszystko się już pojawiło w książkach produkowanych na te 40 kilka lat przed I wojną światową. Że czasem warto popatrzeć, co jest w literaturze popularnej, w filmach i w prasie obecnie, żeby po prostu mieć jakąś orientację w tym, co może być. Może. I przed samą I wojną światową za kształtowanie opinii publicznej wzięła się ostro prasa i to w Wielkiej Brytanii bardzo widać. Prasa wywołała przed samą wojną szpiegomanię w Wielkiej Brytanii, manię poszukiwania niemieckich szpiegów. Codziennie kilka doniesień o tym, że ich gdzieś tam widziano w sąsiedztwie bazy wojskowej, jakichś strategicznych lokalizacji w sąsiedztwie stoczni czy bazy morskiej. Oczywiście to wszystko była bujda zupełna, bo akurat tam, gdzie opisywała to prasa, żadnych niemieckich szpiegów nie było, ale stwarzało to atmosferę zagrożenia, stwarzało to atmosferę, że lada dzień jakiś konflikt wybuchnie, że jesteśmy w stanie oblężenia i przygotowywało to ludzi na właśnie przyszły konflikt zbrojny. Dlatego też już prawdopodobnie te kilkanaście lat przed wojną Niemcy bardzo dobrze się zorientowali w sytuacji. W 1912 roku odbyła się w Berlinie taka tajna narada cesarza Wilhelma II, członków rządu i najwyższych dowódców wojskowych, gdzie po prostu już przewidywano, że wojna wybuchnie w przeciągu półtora roku do dwóch lat i tu się nie pomylono wcale. I trzeba się będzie na to przygotować, trzeba będzie rozbudować okręgi wojskowe, trzeba będzie wycofać sporą część kapitałów z zagranicy, zwłaszcza z tych państw, z którymi spodziewano się wojny, z Wielkiej Brytanii, Francji, ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj oczywiście Niemcy po prostu świadomie podjęli rękawice. Oczywiście oni chcieli doprowadzić do sytuacji, kiedy ta wojna wybuchła, bo jak najpóźniej, w jak najkorzystniejszym dla nich terminie, żeby byli na to dobrze przygotowani. No ale jak się to okazało w lesie 1914 roku, to nie było możliwe. I rzeczywiście dla osób, które były zajęte czym innym i nie śledziły tej polityki albo nie miały dostępu do takich informacji, ta wojna spadła jak grom z jasnego nieba. Ale mam nadzieję, że zdołałem Państwu wyjaśnić, że nie było tak naprawdę i był to konflikt, do którego przygotowania trwały już od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo.